Dzień dobry, witamy na kanale Przeczytane. Ja jestem Magda. I Agnieszka. I dzisiaj będą młodzieżówki. Tak, film o najlepszych młodzieżówkach, bądź też naszych ulubionych po prostu młodzieżówkach. Tak. Ja bym bardziej celowała w sumie w tą drugą, bo tak, tak. Czy one są najlepsze, do tego nie wiem. No, na pewno są lepsze niż te, ale to są nasze ulubione. Takie, co zostały w sercu. Tak, tak. Z mojej strony to będą bardziej serie, bo jakoś nie umiem sobie przypomnieć takich pojedynczych książek, które by aż tak zostały ze mną na dłużej. Ja właśnie wchodzę w moje notatki i ja mam 6 pozycji, a ty masz chyba trochę mniej, więc ja zacznę. Dobrze. Dobrze, ja zacznę od książek Adama Silvery, bo jak tak ostatnio się nad tym zastanawiałam, to on jest, kurczę, bardzo porządnym pisarzem literatury młodzieżowej. Jakby, nie wiem, mam wrażenie, że niektórzy się tak z niego podśmiechują i z tych jego książek, ale jak ja o tym myślę i myślę o tych wszystkich jego książkach, jakie czytałam, a czytałam Bardziej szczęśliwy niż nie, Nasz ostatni dzień i... A co jeśli to my? A co jeśli to my? Można pokazać. Tak. O, nawet widać. To się widać, że wie. A co jeśli to my? Tak, tylko ja czytałam w oryginale. I kurczę, wszystkie te książki są fajne. Są porządnie napisane. Jakby zasłonić to nie, można powiedzieć, że mamy patronat. To jest nieprzeczytane, nie? No więc, więc tak, jakby ja właśnie ostatnio stwierdziłam, że kurczę, polecam Adama Silverę. I w szczególności mi się podobało, co jeśli to my? Właśnie to. I to jest historia po prostu dwóch bohaterów, którzy poznają się. On to napisał w ogóle z Becky Albertalli, ja ją tak odznam na bohatera, ale ona też to pisała. To jest historia dwóch chłopaków, którzy... To są książki Adama Silvery. Tak. Zakładka z nimi. Którzy... po prostu się w sobie zakochują. I to jest bardzo prosta historia, ale bardzo przyjemna, bardzo miła i ja po prostu się nawet uśmiechałam się, jak ją czytałam. A z kolei Bardziej szczęśliwy niż nie, tam znowu wchodzi wątek trochę sci-fi, można powiedzieć, bo tam jest takie clue, że można sobie wymazać pamięć. I ta, uważam, książka jest bardzo taka przełamująca stereotypy. I mnie bardzo zaskoczyła i bardzo mi się podobała. Dziękuję. Adam Silvera, przepraszam. Adam Silvera, tak. Okej. Ja zacznę od moich perełek. Jeżeli myślę o najlepszych seriach młodzieżowych, jakie czytałam, no na pewno przychodzi mi przez myśl Harry Potter. Ale chciałam tu jakby zaznaczyć, że mimo, że czytałam całego Harry'ego Pottera i bardzo, bardzo lubię tę serię, uważam, że jest dobra, to nie będę o niej tutaj mówić. Ale zaznaczyłam. Że jestem z tych fanów. Okej. Natomiast to, co nieodmiennie będę głosić, to jest religia Cassandry Clare i cały świat nocnych chłopców. Wzięłam sobie tutaj, mam tych książek trochę, ale po pierwszej części trzech serii, jakie ona napisała. I zacznę od najbardziej znanej, czyli Dary Anioła. W ręce mam tutaj Miasto Kości. Kiedyś bym powiedziała, że mi się to podobało, bo to czytałam dawno. To była w ogóle pierwsza seria, słuchajcie, młodzieżowa, jaką czytałam. Od tego się zaczęło moje czytanie. Więc wiecie, jaki tutaj jest wysoki level, nie? Ale zrobiłam reread i ja nadal uważam, że to jest dobre. Czyli to nie mógł być przypadek. Znaczy jasne, że widzę znacznie więcej, wiesz, błędów, no, dziur logicznych w ogóle, ale nadal uważam, że to jest dobre. Więc no, nie wiem, czy jest osoba, która nie wie, o co w tym chodzi. Wiesz, o co w tym chodzi? No, tyle co... jednego odcinka serialu, jaki obejrzałam i z filmu, który oglądałam jednym okiem? Nie oglądajcie serialu, w sensie on jest strasznie kiepski. No, pierwszy odcinek był bardzo słaby, dlatego nie obejrzałam nigdy drugiego odcinka. No, ale w ogóle i film, i serial zmienia fabułę książki, nie mam pojęcia czemu. Bo to trochę blokuje kontynuację, bo to jest bardzo spójna historia. Natomiast, żeby coś powiedzieć, to jest tak zwane chyba urban fantasy, tak? Czy mamy zwykły nasz świat plus ten cały świat podziemia. I to jest bardzo dobrze wykreowany świat. No, sam pomysł na stworzenie nocnych łowców jako takiego społeczeństwa, które uważa się za lepsze, któremu z jednej strony kibicujemy, a z drugiej strony widzimy te wszystkie takie
wręcz polityczne błędy, jakie oni popełniają. To jak tam opozycja jakby jest, kto powinien tą kleję zarządzać, a kto nie. No to naprawdę jak na młodzieżówkę ma bardzo fajnie wykreowany świat i wykreowane problemy, można powiedzieć. Ciekawe są problemy. No i, przepraszam, ale w tej serii jest Jace. To jest bad boy, jasne, ale to jest pierwowzór bad boya. To jest najlepszy bad boy, jaki nie istnieje. No bo wszystkie te bad boye nie istnieją. Ja to, kurczę, chyba muszę kiedyś przeczytać, naprawdę. Przecież ja to teraz tak czytam i ja mówię, o, no tak, o matko, to jest mój mąż. Właśnie zaczęłam czytać City of Glass, czyli trzecią część tego i jestem już w połowie. To jest moja ulubiona część. I ja wiem, co tam się wydarzy. Ja po prostu już tak... Ale ładne są te pytania. Strasznie, strasznie mi się podoba. Tak, to masz... To są też takie polskie. To były te pierwsze polskie. Chyba te pierwsze polskie mi się bardziej podobają, ale te mają to z tyłu. Wiecie, jak się one stoją razem na półce, to jest spójny obrazek. To jest przepiękne. Nie, no to jest jakby klasyka okładkowa po prostu. No. Tak, nie wiem, 15, 12, coś no, takiego. No, jeszcze nawet... Czy to Mac wydał? Kurczę. No. No. Ale fajnie, bo wszystkie są takie samych rozmiarów i fajnie wyglądają na półce. Nawet jak masz patrzeć z innych wydawnictw. Okej, no to tyle, jeśli chodzi o Dary Anioła. Musicie przeczytać, chociaż to dla Jace'a. Clarina niekoniecznie, ale dla Jace'a. No trzeba. Natomiast zaraz potem napisała Cassandra Clare też Diabelskie Maszyny. I tutaj znowu pierwsza część, czyli Mechaniczny Anioł. To znowu, moim zdaniem, tak jakby jakościowo, językowo jest lepsze. Dzieje się bodajże w XIX wieku i widzimy trochę tutaj, powiedziałabym, pierwowzór Jace'a. W sensie jego przodka po prostu. No, widać, wiecie, są takie smaczki. Jak ktoś czytał wszystkie serie, w sensie wszystkie te książki Cassandry Clare, to one się tak przeplatają i są takie chociażby zdania typu William, który mówi tutaj, Jezu, jak ja nienawidzę kaczek. No, kto wie, ten wie się, może tak, wiesz, zacząć śmiać. Okay. No, bo wiesz, o co chodzi. Ja się nie śmieję, nie wiem, o co chodzi. No. Ostatnie, bo o tym nie mam do powiedzenia, po prostu to jest następna zasada Cassandra Clare, która mi się podobała, to czytajcie po wszystkim, tu jest dużo spoilerów, do wszystkich poprzednich serii. Nie można sobie tak, jak chcecie brać wszystkie książki Cassandra Clare... Ona kloce pisze. Tak, a ostatnia część jest najgrubsza chyba z tego, ma ponad 1000 stron coś. Ech. Ale ty wiesz, że to po prostu jest taki kloc, a wiesz, jak ja to szybko przeczytałam, jak to wciągnęłam? Okej. Moja... W tym wieku, no. Moja kolejna, kolejna pozycja tutaj to klasyk, jeśli chodzi o nasz kanał. Tak. I Baśniobór. I no tutaj ja chyba uważam, że tak obiektywnie to jest najlepsza... Chyba uważam, bardzo mi się spodobało. Że obiektywnie to jest albo najlepsza, albo jedna po prostu z najlepszych młodzieżowych, jaką czytałam. Bo ta seria ma po prostu ręce i nogi. I jakby tutaj wszystko gra. Nawet jak są jakieś małe niedociągnięcia, to tak w ogólnym rozrachunku to jest bardzo mocna seria. No i co? I mamy recenzję tej serii, więc tam was odsyłamy. Tutaj nie będę chyba nic więcej mówić na ten temat. To jest po prostu fantastyka. Pierwsze tomy są bardziej dziecięce, ale myślę, że w ogólnym rozrachunku bym zaliczyła tą serię właśnie do książek młodzieżowych. I... Czytajcie właśnie obok. Co w sumie też dobrze wyjaśniamy podczas naszej recenzji. Tak. Dlaczego bardziej młodzieżowa niż dziecięca. Obejrzyjcie ją. No. Polecam po prostu. Każdemu polecam. Uważam, że to jest taka książka, która będzie się podobała każdemu. I każdy tutaj coś znajdzie dla siebie. Dziękuję bardzo. Właśnie obok w moim wydaniu. Pierwszy film, na którym się nie skupiłyśmy, na tym, jak ta książka wygląda. No już się skupiłyśmy! No ale no, nie otworzyłaś, nie pokazałaś, jak jest złamana. Już pokazałam. Dziękuję bardzo. Dobra. Teraz znowu ja. Czy ktoś wie, o co chodzi z tą serią? Teraz nie mam pierwszej części. Chodzi o Osobliwy Dom Pani Peregrine. To jest chyba trzecia, to jest druga część. Pierwsza, gdzieś tu mam ją na dole. Natomiast, czy ktoś wie, czy to jest trylogia? Ale jest dużo części, moim zdaniem. No właśnie, ale słuchajcie, ja czytałam tylko trzy. I te trzy naprawdę z całego serca polecam. Ale po trzeciej części to się tak bardzo mocno kończy. No to pewnie skończył i potem stwierdził, ale to się dobrze sprzedało, napiszę jeszcze coś. Jednak problemy wracają. Tak, no tak samo jak Smocza Straż została dopisana. Tak.
czyli prawdopodobna trylogia z kontynuacją, ale polecam ją z całego serduszka. Jest to, to się chyba nazywa osobliwa fantastyka, tak? Znaczy, nie wiem, czy to się tak nazywa, ale teraz... Dużo osób tego właśnie używa tego słownictwa, dlatego się pytam. To stworzyła chyba Tola z zaksiążkowanych. Okej, okay. No, ale się, jest to, to coś... Ona to opatentowała, no. Ale podoba mi się to nazwisko. Idealnie to pasuje, bo jest to zdecydowanie osobliwa książka, co nawet jest w tytule. Osobliwy dom, nie? Rozumiesz? Książka stworzona na podstawie zdjęć. Może mi się teraz uda, bo ich tam jest mnóstwo. Na przykład macie takie zdjęcie tutaj. No, takie tutaj. Pięknie. Na podstawie tych zdjęć autor wymyślił sobie historię. Wplótł tych bohaterów i stworzył taką mieszaninkę różnych odrzutków, osób niezrozumiałych, dzieci, wiecznych dzieci i niesamowicie wykreował im środowisko do życia. Pomysł na te pętle czasowe, bo tak, no, to jest główny jakby motyw tego świata, pętle czasowe, no super po prostu. Te wątki tam miały ręce i nogi w tej książce. Wątek miłosnego go prawie, że nie było, no był trochę, ale nie dominował, był taki naturalny. Główny bohater, chłopak, naprawdę jak się uczy tego świata, tam się go uczy, a nie jest tak, że on nagle się umie tak odnaleźć. Nawet te takie potyczki tam są takie sensowne. Mm-hmm. Nie ma takiego, wiesz, happy end dla happy endu. Dobrze. Nie jest takie przekombinowane. Także bardzo wam polecam, naprawdę. Dobrze. Nie sztampowe. Ja mam teraz, to jest w ogóle jakiś dzień zachwycania się nad Szóstką Wron u mnie. Mm-hmm. Bo Szóstka Wron, Królestwo Kanciarzy, jakby... Czy ja w filmie o Młodzie Róbkach mogłam o tym nie powiedzieć? Chociaż moim zdaniem to są no, dużo dojrzalsze książki i dla dorosłych na spokojnie, jakby ja się nie czułam, jakbym czytała młodzieżówkę. No, ale po prostu te książki są super. I co ja mogę powiedzieć? One są świetne i ci bohaterowie są świetni. To jakby powtórzę się, bo mówiłam to już we wielu filmach, to jest takie heist book, czyli jest sobie banda, która ma dokonać jakiegoś napadu. I mają jakąś misję i muszą ją wykonać. No ci bohaterowie po prostu są super. Ta książka stoi bohaterami, ta książka jest wciągająca, jest też jakby te wątki tam są bardzo ciekawe. Wszystko tam jest bardzo ciekawe, jest dużo akcji, dużo wszystkich pozytywnych rzeczy i też już o nich dużo mówiłam, więc nie będę się tutaj produkować po raz 50 na ich temat. Po prostu macie czytać. Po prostu czytajcie Szóstkę Wron, tak. Ona jest super. I Królestwo Kanciarzy też czytajcie. Jakby... Tak, zróbcie to. Chciałam żałować, ja mam powiedzieć, czemu, że ja nie mam tych czerwonych brzegów jednak. A ja mi się podobają te czarne bardziej. To jest właśnie taki trzymasz wizek, to wyglądam, że no, ciekawie by było. No ale czarny to czarny. Znalazłam tą pierwszą część, okazało się, że się była między nami. Osobliwy dom pani Fryderyk. Ostatnio ode mnie to wydaje się, że jest niepopularna opinia, bo mało o tym słyszę, a jak coś słyszałam, to się raczej ludzie nie zachwycali, a ja to bardzo dobrze wspominam. Mianowicie trylogię Katarzyny Berniki Miszczuk, Jezu, te książki są zniszczone. Ja Diablica, ja Anielica i ja Potępiona. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest, to może nie na tej, bo ta chyba jest najgorzej wydana, czekaj. Wezmę tam Ja Diablicę. To jest wydanie, no właśnie. Jakby ta podwójna okładka, rozumiesz? Tutaj się jej oko pali, bo jest w piekle. Bo jest. I ja bardzo lubię takie, wiecie, wątki piekła, nieba i tych potyczek i tych... Rozbawiła mnie ta okładka. Wykreowanie tego, co może być po śmierci. No i właśnie to jest to, o czym opowiadałam te książki. Główną bohaterką jest Wiktoria Binkowska, jeśli dobrze pamiętam. Ona umiera na samym początku, no inaczej by tam nie trafiła. I ma możliwość zostania diablicą. Jak dowiaduje się, na czym to polega, to zostaje tą diablicą. I no, zaczyna żyć w piekle. Trudno coś powiedzieć, żeby nie zaspoilerować. Ona ma na każdej z tych okładek tak samo krzywą grzywkę. Ma? Tak samo, jakby to jest jakby to samo zdjęcie? Trzy razy? Nie, bo ma inną minę. No to... Czy ta grzywka jest wklejona? Nie. Może z jednej serii po prostu takie popularowanie. Bardzo mnie to zaciekawiło.
O matko, tego nie wiedziałam. Dobra, nie chcę patrzeć z tyłu. Dobra. Teraz ci pokażę. Okay. Książka o Wiktorii, która zaczyna żyć w piekle, poznaje różne osoby, diabłów, poznaje Kleopatrę, która jest też diabnicą. Okay. No, są to jego prawdziwe postacie historyczne wplecione w tą książkę. No i po prostu, ja tak lubię ten humor i tą historię. I nawet sam fakt, że tam jest ten Piotruś, ten człowiek, w którym się kochała jakby za życia, który jest tak wnerwiający, że no, sam fakt, że autorka na niego tak perfidnie mówi Piotruś, nie Piotrek, nie Piotr, tylko Piotruś, oznacza, że masz go nie lubić, rozumiesz? No po prostu. I rzadko się zdarza, żeby wrócić do książki po latach i nadal uważać, że to wyszło. Mhm. I o ile ta książka, nie wiem, z którego jest roku, chyba 2010-11, jakoś tak. I czytałam ją, wtedy czytałam ją raz. O tyle autorka wymyśliła sobie, że po 10 latach, teraz jakoś podczas pandemii, dopiszę czwartą część. I czwartej części nie mam przy sobie, ale ją przesłuchałam. Także po 10 latach wróciłam do tej serii i ona nadal trzyma poziom, nadal się śmiała, nadal kupiłam tę historię w pełni i po prostu świetnie spędziłam czas. Także serdecznie wam polecam, zwłaszcza, że jest polska autorka. Z autorka Ja Cię Kocham, a Ty Miał. Chyba moja ulubiona polska autorka. Dobrze. Chciałam też powiedzieć o serii Truly Lewis, czyli Nieodgadniony po polsku, którą słuchałam w oryginale. Nie przesłuchałam jeszcze czwartego tomu, ale tamten czwarty tom jest tak właśnie na doklejkę, bo ta historia się kończy. A właśnie jeszcze został napisany czwarty tom, pewnie z powodów finansowych, jak to zwykle bywa. To jest historia chyba Stevie? Steffi? Nie pamiętam. W każdym razie dziewczyny, która trafia do takiej szkoły, gdzie wszyscy mają jakiś taki specjalny talent. To są te trochę nadzdolni. Dobrze, no tak, że tam jakby każdy w tej szkole ma jakiś specjalny talent. Na przykład ona chce zostać detektywem i mówi o sobie jako o taki mały Sherlock Holmes. Jest tam bohater, który napisał książkę, która jest dosyć popularna. Jest bohater, który ma kanał na YouTubie, jest też tak dosyć popularny. Więc i my nie dostałyśmy zaproszenia do super szkoły dla nadzdolnych. No, więc tam każdy ma jakiś taki talent, to jest właśnie sobie taka szkoła, która jest taka właśnie elitarna. No i w tej szkole x lat temu zaginęło dziecko. Dziecko założyciela tej szkoły. I ta nasza główna bohaterka sobie postanawia, że ona tą historię, ona tą zagadkę rozwiąże. Z tą historią masz? Tak, że ona tą zagadkę rozwiąże. No, bo ona ma talent detektywa. Tak. No i cała ta, no i cała ta, cała ta trylogia, bo to nie jest w gruncie rzeczy trylogia, prowadzi do tego, że na końcu dowiadujemy się tą zagadkę, co jakiś czas dowiadujemy się nowych faktów na jej temat, możemy sobie coś tam możemy się czegoś tam domyślać, a plus w każdej części, jeżeli w każdej części po prostu, co jakiś czas pojawia się jakaś taka nowa, mniejsza zagadka związana z tymi bohaterami. No i ja po paru miesiącach od przeczytania tej książki, czy tej serii, ja nie wiem, dlaczego ona mi się tak podobała, ale ona mi się bardzo podobała. Dobrze mi się czytało. Właśnie czekałam, aż zaczniesz mówić o tych plusach, bo tak z opisu pamięci, to bym powiedziała, że to nie wyjdzie. Bardzo dobrze mi się czytało. Te zagadki były takie nieoczywiste i rozwiązanie historii też było moim zdaniem ciekawe. I do tej pory pamiętam, co jest jakby wow, bo przeczytałam, no będzie z ponad pół roku, z 8 miesięcy, odkąd przeczytałam tą książkę, więc to, że pamiętam to już jest plus tej książki. Plus jakoś tak widziałam dużo narzekania na wątek romantyczny w tej książce, a ja jakoś tak polubiłam tego bohatera, z którym ona ma ten wątek romantyczny. Nawet nie wiem dlaczego, bo faktycznie widzę to, że on jest trochę wnerwiający. Ale jakoś tak mi podpasowało. No, że po prostu w twoich klimatach jest, nie? No. Tak jak mój Jace. No więc to tyle, jeśli chodzi o Truly Lewis. A teraz lecimy do Dasza i Lili. A właściwie do Księgi Wyzwań Dasza i Lili. Nie wiem jakby kiedy ostatnio zachwycałam się nad tą książką. Pewnie jakoś w zeszłym roku w okolicach świąt. Już wtedy już nagrywały. Tak.
Dash i Lili. Dash i Lili. Ja uwielbiam tą książkę. I znowu jakby ona obiektywnie... A zamawiamy serial. Ona obiektywnie nie jest jakaś super. Jakby to nie jest super. I to, szczególnie druga część. Druga część ma wiele problemów. Ale ja tak lubię tych bohaterów. Jest ciepła. Tak. Ja tak, tak lubię tych bohaterów. Ciepła. I strasznie mnie wkurzało to w drugiej części, że oni tak nie umieją na siebie trafić, nie umieją się dogadać. Ale jak już się dogadali, to było tak miło. I w ogóle... Te książki są... Święta się zbliżają. Tak. Przeczytajcie. To jest... W ogóle jakby sam pomysł uważam, że jest ciekawy bardzo. Mhm. Kto w ogóle to napisał? David Levithan i Rachel Cohn. To oni. David Levithan napisał? Tak. To jest ten od każdego dnia, tak? Tak. Okej. Okay. Razem z Rachel Cohn, która nie wiem, co jeszcze napisała. To pomysł jest taki, że dziewczyna Lili zostawia w księgarni zeszyt i pisze w nim zagraj ze mną. No i znajduje ten dziennik Dash. No i oni się wymieniają tym dziennikiem i w ogóle jest super słodko. Ja wiem, że jakby, umówmy się, to, że akurat jakiś młody, przystojny chłopak trafił na ten dziennik, to jest bardzo kwestia umowna. I ale myślimy, czy my potrzebujemy takiego realizmu w okresie świąt? No chyba musimy nie. Po prostu to przyjąć. I jakby... I cieszę się, że jest tak pięknie w tej książce. Przeczytaj ją w te święta. Dobra. Cię, będzie ci dobrze, będzie ci miło. Ej, ale to jest dobry pomysł, żeby się jej przydało. Ja ją przeczytałam w nocy z Wigilii. Jakby, to jest krótko, nie? Tak. Ja drugą część przeczytałam w jedną noc, w nocy z Wigilii na święta. Okay. I było super. Więc polecam. I to chyba tyle. Myślę, że na tym skończymy, żeby nie przedłużać, nie rozwozić się więcej. Możemy powiedzieć jeszcze o jednej wspólnej? O jakiej? O tym, co teraz czytałaś niedawno. Bo zapomniałam. Bardzo chciałam, żebyś o tym powiedziała. Zapomniałam, przepraszam bardzo. Z tej racji, że o tym nigdy nie słyszałam, oprócz samego faktu, że ja to czytałam. Dostałam to na prezent, jak miałam tam parę lat. Przeczytałam całą serię i teraz się dowiedziałam po tylu latach, że jest też inna osoba, która to czytała. Czyli ja! Czyli Agnieszka. Znaczy, historię... Pokaż, o co chodzi. No właśnie, nie wiem, czy to pokazywać. No, okładka... To jest druga część ogólnie, bo pierwsza część jest hen daleko wysoko. Bardzo wysoko, no. Okładka pozostawia wiele do życzenia. Mhm. Ale... Może zacznijmy od tego, że ja to w ogóle tak jakoś śmiesznie czytałam, że ja czytałam chyba... Ja na pewno czytałam tą drugi i 2,5, w którym pojawia się Maksym. Mhm. Ten tom na pewno czytałam. I czytałam jeszcze jakiś inny, ale totalnie randomowy. Okay. Więc jakby... To co ja czytałam tak od pierwszej do ostatniej. Plus teraz ostatnio robię reread. I przeczytałam pierwszą i drugą część i jest super. Jakby jest super. Jakby... Nie wiem, możecie mi oceniać, ale jest super. Podoba mi się strasznie. Ale co tu oceniać? Po tych 50 stronach, czy tam 30, czy ileś tam, ja tam jednego dnia połknęłam niedawno, to jest taki język, taki dokładnie pod gimnazjum. Tak. Pod podstawkę, pod... Ale pod na... To jest... No bo to... Nasze gimnazjum. To jest no parę lat przed nami, ale tak na tyle parę, że jakby jeszcze my się łapiemy na te wszystkie rzeczy, które tu się działy, na wszystkie teksty i na to wszystko, na ten styl. Tak, to jest takie nasze, w sensie to jest nasze dzieciństwo po prostu, to jest ten wiek. I zdaję sobie sprawę, że o ile my się tą książką zachwycamy i tym, jak ona jest taka nostalgiczna dla nas. No nostalgiczna, tak, ale też taka właśnie realistyczna w tym, czym ona jest, w takim swoim świecie, języku, w tych postaciach i w tych problemach, one są takie dobre do tego wieku, to wiem, że osoba dzisiaj, w wieku tych 14-13 lat, czy tam nawet mniej. No nie podobało to by się nikomu. Ona by tego totalnie nie czuła, na przykład te rozmowy na tlenie, co są tutaj. Ale w ogóle to, że tlen istnieje. No on istniał kiedyś, nie? Plus, to nie jest tak, że tylko ta książka ma w sobie tą nostalgię, bo ona nie jest głupia, jakby ta historia wcale nie jest głupia. I ona ma jakieś tam głupotki. Ona dobrze kreuje te wątki miłosne. No też, i wątek jak rodziny. Sobie, tak, ale jak Maksym sobie jakby poradził z tym problemem jej zakochania w innym chłopaku. No bo Maksym jest po prostu idealny. Maksym, o mój Boże! To jest
chyba nasz mąż. Jezu, ja nie umiem dzisiaj mówić. To jest nasz crush książkowy chyba największy. Tak, bardzo. I ja wiem, że się z Maksymem dzieje coś takiego, czego ty nie pamiętasz, bo kiedyś chciałam to wyczaić i ty chyba nie wiedziałaś, o co chodzi, więc ci nie powiedziałam. Okay. I ja wiem, co tam się dzieje pod koniec. No bo ja pewnie nie czytałam tej części. No to chyba nie w ostatniej, jakoś tak, w sensie piąta, szósta, coś takiego. Nie wiem. Ja nie wiem, czy to mówić, czy nie, ale co tam się z Maksymem dzieje? A to jest pozytywne? No nie do końca. No to nie mów mi. Ale to było genialne, wiecie, człowiek ma wady, nie? I to, jak oni sobie z tym poradzili, no to jest książka dla 13-latków, a no była taka mądra. Dobra, powiedz mi. Mam ci sobie powiedzieć? No. Naprawdę mam ci powiedzieć? No, ale to jednak nie, jak tak mówisz. Emocje. Tyle emocji wyzwalałem w nas. Ale co tam jakieś tam... nastolatki. No właśnie, co tam jakieś tam poważna literatura, pamiętnik nastolatki. Czytajcie, nie no, nie czytajcie. Jakby nie, jeżeli jesteście, jeżeli patrzycie na nas i myślicie sobie, mogłabym tutaj siedzieć i gadać z nami. Na kanapie, to czytajcie. Ale jeżeli jesteście jakimś innym, to nie. Super. Ale jesteście w naszym wieku i chcecie wrócić do tamtych czasów. Dobra, no. To już był oficjalny koniec tego filmu. Tak. Było. Dobry czas. Jesteśmy w tym coraz lepsze. Patrz. Wow. Już nie gadamy o byle czym. Jak teraz. Dobrze. Okay. Dobrze, bo trzeba iść spać, trzeba iść oglądać Top Model. Dokładnie. Zobaczymy się w następnym naszym filmie, a na ten moment się z wami żegnamy. Pa, pa. Pa, pa.